Pofukane. Miało być żeleta, patrz ta, jaki słup. Muszę go poprawić, powiem wam później, o co tu chodziło z tym słupem. Troszkę lepiej, trzeba go jeszcze rozliznać. Macznego. Budowlańcy. Sianko, jak tam? My już skończyli. Coś i wcześniej kończymy, nie? 13. Ale będziemy jeszcze ruśna pozbierać po innych budowach. Muszę pozawozić. Do domu jutro jeszcze dali, to mamy taką tę poprawecką, co rano godołem i w przyszły tydzień będziemy co innego zaczynać. Powiem wam o tym słupie coś. Ej, czekaj tam. Byliśmy tam, co na ten dom podnosili, nie? Tam wyżnąłem, bo tam schody będzie chłop robił, to wyżnąłem tę dziurę na razie. Poddasze dopiero będziemy kończyć w styczniu, ale pofukane jest, ale o tego słupa wam powiem, nie? Tam całą elewację my zrobili, tego nowego, co przyjąłem wtedy, co wam mówiłem, co przyszedł na 4 dni, porobił i zdobcył, nie? To on pierwszy dzień zrobił elewację, drugi, trzeci my zaciągnęli, nie? I w czwarty my byli we dwóch z nim, nie? I miałem załatwienia takie małe. I słup był obłożony styropianem, pofukany, łobeżnąłem mu piankę. Mówię, wyraź, pluj se w koło ładnie, nie? Witała półokrągło i se zasiadkuj, żeby ładnie to było. Ja nie wiem, jak on to wyraź pluwał, widzieliście, nie? I ja wtedy podjechałem po niego i mówię, wrzuć tu graty, bo nie miałem czasu i zrobił. I mówi, żyleta słup jest, nie? Zrobiony. I nie patrzyłem na to, nie? No i on z dupcym nie przyszedł wtedy, nie? Nie wiem, czy u tego słupa, czy on co nie ma kontaktu z nim. I klient mówi, kurwa, czym ten słup urobiony? Nogami, ze dupo? Nie jest to jaki, nie? Tak po raz plugął, nie wiem czym. Ale on chyba słyszałem, że on był wtedy gotowy. No różnie to bywa. No i dzisiaj zaciągnąłem go, widzieliście, tam już jeszcze na razu wyciągnąłem taką szerszą żyleto i jeszcze raz przed tynkiem się kiedyś liźnie. Ślichtę, nie? Bo tam jeszcze jest sztyt do liźnięcia jeden i drugi tak trochę. Tynkiem. Będziemy nawet ostatynkować. No i tyle, bo mogę powiedzieć, że można na pracowniku polegać, nie? Ale go dobrze żyleta jest. On nie wie chyba, co to znaczy u majstra żyleta, nie? A jak tam u was? Działota pewnie jeszcze, nie? Ja jadę ruśta, jadę ze mną na przyczepce zawiezę i chyba dzisiaj będzie kasę dychnąć już. Dobrego popołudnia dla was. Rób ta robotę dokładnie. No, trzeba. Jak się pieniążki bierze, trzeba dokładnie. Czym to się? Hej!